Speaker zakochał się swojej nowej dziewczynie. Dlatego przytułem prawie 1000 robuxów, aby zrobić najlepsze konto dla dziewczyny Speakermana, czyli Speakerwoman. Dlatego widzę na sam start, wpiszę po prostu może Speakerwoman i zobaczymy, czy są jakieś rzeczy, bo ja zaczął od głowy i zobaczcie na to, ile tej rzeczy ktoś w ogóle zrobił. Dlatego widzę, wy ogólnie Speakerwoman ma takie również czerwone, w sumie jak Speakerman, taki czerwony laserek na tej kamerce, a nie jak tutaj różowy. Dlatego uwaga, pozwólcie, że ja kliknę to i zapiszę na sam koniec, bo może coś innego mi po prostu uda się znaleźć. Ej, właśnie, to jest o czym mówiłem. Zobaczcie, widzę na to, to jest taki idealny kolorek, dlatego myślę, że to wezmę. I to kupimy, widzę, ponieważ to nie jest taki czerwony, to jest taki lekko różowy, taki akurat jak ma Speakerman prawdziwy. Dlatego ja kupię to za 55 robuxów. I skoro zaczęliśmy, widzę, od głowy, to wydaje mi się, że teraz tutaj powinniśmy wstać po prostu headphones i wybrać jakieś najlepszy z tych, ponieważ Speakerman podczas ma jeszcze takie fajne słuchawki na sobie. Tylko let's go, widzę, to nie są takie bardziej takie do słuchania muzyki, tylko to są takie mega potwory słuchawki. Dlatego ja spróbuję jakieś tutaj znaleźć podobne. I widzę, je rozeszałem się wszystkimi słuchawkami, jakie tylko wyłącznie były. I tak, że nie ma tutaj żadnych fajnych, które moim zdaniem by pasowały. Ewidentnie może te, dlatego je zapiszę i zaraz sprawdzimy, ale wpadłem na pomysł, że może wystarczy po prostu opisać Skibidi. Dobra, widzę, ewidentnie coś się źle wpisałem i zobaczcie, ale normalnie wyświetliły nam się takie słuchawki, jakie szukamy, czyli zobaczcie, a to są takie ogromne, o których mówiłem. I tutaj są jeszcze też takie również za 50 robuxów. Dlatego, dobra, widzę, patrzcie, zapisałem tutaj obydwie słuchawki, teraz muszę porównać, czemu one się w ogóle różnią, bo patrzcie, to jest takie fajne, pyk, a jak to przybliżymy, to tutaj ma tak jakby biały tutaj, let's go. A więc wydaje mi się, widzę, że te tutaj z tym białym, nawet jakby po prostu w takim kółeczku będą lepsze dla speaker room, jeżeli się bardziej o wiele spodobają lepiej. Dlatego uwaga, pozwólcie, że kupię to za 50 robuxów kolejne, to jest serio mega dużo, ale jak robić dla speaker room, to taka by była zadowolona. I teraz widzę, przyszła pora na najdroższy temek z tych wszystkich rzeczy, które do tej pory mam. I tak, że tego nigdy nie kupowałem, dlatego teraz muszę zaufać tym, którzy zrobili ten idealny sposób na to, bo widzę, każdy, kto ma skin na speaker room, polecał kupić oto tego package za 250 robuxów aż. Dlatego pozwólcie, że za to kliknę, to jest serio mega dużo, a ten podobny, a tego package'a widzę, każą nam kupić, dlatego że zobaczcie, jakby, jak to nazwać, że taki chudy po prostu brzuch tutaj ma i on idealnie będzie pasować dla speaker room. Na to uwaga, widzę, kupię to za 250 robuxów, boom! I mam, widzę, nadzieję, że nie straciłem robuxów, że to serio nam się przyda. Ale zobaczcie, sobie fajnie wygląda nawet. I widzę, skoro jesteśmy przy package'ach, to uwaga, w tym momencie jeszcze dostałem do polecenia, że kupić coś takiego, ponieważ gdy się przyjrzymy, to uwaga, ta lalka ma takie ręce jak speaker woman, dlatego uwaga, pozwólcie, że kupię za 25 robuxów kolejną rzecz i boom, let's go, bo te ręce na pewno się przydadzą i mam nadzieję, że to się spodoba speaker woman. I teraz widzę, przyszła pora na to, co wreszcie lubię, czyli uwaga, na jakieś ubieranie speaker woman po prostu. I myślałem, żeby wziąć taki sam golf, jaki ma Speakerman, czyli uwaga, my go mam już kupionego, pyk, ale ja bym spojrzał, czy nie ma czegoś więcej do kupienia może, bo może jest po prostu takim, jakby to powiedzieć, fajnym kolorku speaker woman, czyli takim jakby lekko różowym, ale czerwonym, co uwaga, musimy zrobić to w marketplace wejść. Okej, dara, widzę, i zaczynasz mi się powoli podobać. Zobaczcie, na początku jest oto coś takiego z takimi jakby plecakami na ramionczka, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj mam ogólnie w ogóle połączenie, zobacz, taki czerwony oraz spodnie, ale widzę, nie, my nie możemy sobie pójść na łatwo, bo to w ogóle nie pasuje do naszego skina. Albo tutaj jest jakby jak czerwono koszulę za 8 robuxów, więc zaraz sprawdźmy, jak to wygląda. I zobaczcie, widzowie, na to, to wygląda sobie jak bardziej taka bluzka, nie jakaś koszula czy coś takiego. Ale widzę, na 100% mamy troszkę robuxów, więc ja to kupię i po prostu na samym końcu porównamy i wybierzemy to, które jest najlepsze. I skoro widzę, mamy już w tym momencie naszą koszulę kupioną, to przydałoby się, że spodnie kupić. Dlatego uwaga, po prostu liczę, że piszę sobie tylko pants tutaj. I zobaczcie na to, ile to jest dla nas, let's go, tylko które spodnie z tych wszystkich, bo zobaczcie, widzę, jaki to jest ogromny wybór, pasuje do speaker woman najbardziej. Uwaga, i co to jest w ogóle pająckie, wie tyle, dobra, to chyba nie pasuje. I w ogóle tego nie szukamy, ale jest naprawdę bardzo fajne. Najgorsze jest to, że nie można nawet przymierzyć tego. Patrzcie, jak ja na to klikam, to powiem się ja po prostu. Dlatego muszę wybrać jakieś, nie wiem, które z nich może być najfajniejsze. A więc zaraz widzę, mój wybór padł na te spodnie. Tak szczerze po prostu nie mam pojęcia, czy one się różnią. Po prostu były pierwsze, lepsze i mega dużo ludzi kupowało. I ogólnie widzowie, zobaczcie, ja to kliknę try on i patrzcie, jak ja śmiesznie w tym wyglądam, tylko muszę się załadować na chwilkę. Let's go, zobaczcie, ja to kozacko mega wygląda, dlatego tradora. Teraz na co prawda już sobie kupiłoby te spodenki kupić i trzeba jeszcze wrócić do marketplace'a po najważniejszą rzecz. I widzę, najważniejszą rzeczą, którą ruszy Speakerman, to, że nam po prostu marynarkę. Dlatego widzę, odkryłem przecież, że ja mogę po polsku to wpisać i patrzcie na taki wybór marynarek. Możemy sobie wziąć o to taką mega ładną, ale Speakerman ma po prostu taką czarną. Uwaga, taki coś jak czarny kamuflaż. Dobra, może nie, ona nie ma takiej rozpiętej. Musimy znaleźć taką, która jest jakby w środku trochę zapięta. Jak znajdę, to wam pokażę zaraz, ale i to jest mega ładna. Dlatego teraz widzę, tylko to jest kurtka, ale dobra, zapiszę tam taki padek, jak mi się spodoba, to po prostu może to weźmiemy. Ora, let's go, więc uwaga, znalazłem taki coś jak czarna marynarka biznesowa i widzę, chodziło o to zapięcie. Patrzcie, że jakby tu jest rozpięte, a tutaj jest spięte, bo taką ma TV Woman, a bardziej widzę w sumie Speaker Woman. Po prostu czy naprawdę mi się mylą te postacie, ale to jest nieważne. Kupuję teraz za kolejne 50 robuxów i została nam ostatnia rzecz, widzę, do kupienia, która w sumie również jest mega ważna. I teraz widzę, została najtrudniejsza część Speaker Woman do zrobienia, ponieważ Speaker Woman na swoich pleckach nosi coś jak backpack, czyli po prostu plecak, tylko jej plecak jest niezwykły, bo w sumie jak możecie wiedzieć, ma po prostu głośniki z tyłu, a nigdy takiego tutaj nie ma plecaka i nawet nie wiem, co pisać, czy taki plecak dostać, dlatego to wymaga trochę dłuższego poszukania, więc stwierdziłem, widzę, że może na sam początek weźmy taki plecak taktyczny, nie wiem, cokolwiek to znaczy, ale jakby nie udało mi się jakoś lepszego znaleźć, i w ogóle zobaczcie, gdy jest Skibidi Titan Speakerman, jakby nie udało mi się lepszego znaleźć, widzę, to chociaż taki był. I widzowie, zobacz na to, bo w końcu wystarczyło pisać po prostu backpack sniper i jest tutaj coś jak plecak mobilności
snajperu za 130 robuxów. I także widzę, to jest serio mega drogie, ale zobaczcie na to, to ma tyle głośników. I także to wygląda jak speaker woman, albo w sumie bardziej speaker man, tylko ma inny kolor głośników. Po prostu, więc uwaga, ja to widzę, kupuję jak najbardziej. I kupując tą rzecz właśnie zamknęliśmy wszystkie rzeczy, które mamy potrzebne. I teraz jednak widzę, trzeba zrobić to przynieść oto tutaj, uwaga, ściągnąć te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy, let's go, drop, pyk, 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 pyk. I ja widzę, zacząłbym od tego, czyli uwaga, od zmiany tych rączek, które kupiliśmy. Podobno to było mega ważne i uwaga, tego brzucha jeszcze, mam nadzieję, że widzę, się tutaj nie załamie, że to serio coś w ogóle zmieni. Okej, dobra, widzę, zobaczcie na to, tak to wyglądamy. Tak szczerze w sobie normalny pakiet też był do rady, więc nie wiem, po co to kupiłem, ale tak inni radzili. I uwaga, teraz mamy naszą, widzę, czerwoną koszulę, którą zakładam również, ale jakby ona nam, widzę, się nie spodobała, to muszę chyba w shirt tutaj kliknąć, tak, dobra, let's go. Albo widzę w sumie jednak w t-shirt, więc uwaga, teraz zakładamy to i tak szczerze widzę, wydaje mi się, że te koszule tak mocno się różnią, że nawet to nie ma pojęcia, albo w sumie, którą założę. I teraz widzę, ja bym dołożył do naszego pakietu jeszcze jakieś może nogi, bo w sumie, skoro już mamy całe ciało z pakietów, to dołożę na przykład te nogi, sprawdźmy, dobra, mam nadzieję, że będą pasować w ogóle. Ale co, jak widzę, zacznij, tak wygląda nasza TV Woman na ryszę i tak szczerze te buty kompletnie nie pasują, ale chyba nic, nie mam innego pakieta, żeby dać, dlatego zostawię tę chwilę na ten moment tak. I teraz widzę, w ogóle coś się spakowało, dlatego ja ściągnę to jeszcze raz i uwaga, teraz zaczynamy najlepszy proces na świecie. Czyli uwaga, zakładamy o ten plecaczek, który potrzebujemy, maskę TV Woman i głośniki, albo w sumie słuchawki bardziej speaker woman. I widzowie, zobaczcie na to, jak ona mocno wygląda teraz. I tak szczerze uważam, co za ten lepszy autowiek, na tylko włącznie wyszedł. Ale widzę, muszę przyznać, że te buty są okropne, dlatego spróbuję jeszcze. Kiedyś kupowałem jakieś buty, no, sobie dla prawdziwego, w sumie samego speakermana. Dlatego zobaczmy, oto coś jak Mili, albo w sumie te może eleganckie, takie teraz spróbujmy takie eleganckie pyk. No i widzowie, teraz w tym buchu jest naprawdę lepiej. Zobaczcie, jak prawdziwa TV speakerman wygląda, bo sobie wiem, że cały czas mogę być TV woman, ale chodzi o speakerman oczywiście, albo w sumie o speaker woman. Dobra, już tyle widzę, ich z rzad mi się mieli, ale chciałem koniecznie zobaczyć, jak to wygląda w grze. Dlatego widzę, wpiłem na moim ulubioną grę o skibidej toaletach, bo zobaczcie na to, to jest ten tower skibidej toilet defense, gdzie wychodzą są towerki i widzowie, one nie mogą dojść do naszego miasta, bo nam zabierze HP. A widzę, wpiłem tutaj właśnie tylko po to, ponieważ są postaci skibidej toilet i zobaczcie, ta karta, którą położyłem teraz, nazywa się Dark Speakerman, ale my jesteśmy przecież speaker woman, dlatego widzę, poza tym, że ma taką czarną jak marynarkę tutaj, to możemy się do niego porównać i zobaczyć na to, jak ja wyglądam, jako w sumie ten speaker woman, czyli jego dziewczyna, a zobaczcie, jak on wygląda i tak szczerze widzę, to wygląda moim zdaniem mega mocno. I widzowie, skoro porównałem widzę, że speakerman, to tam jeszcze taką kartę, ona jest kamera helikopter, jeżeli ją sobie położymy tutaj na środku, to zobaczcie na to, z tego chodzi, w sumie kameraman, dlatego widzę tylko, że ten kameraman mega szybko chodzi i możemy się do niego teraz porównać i zobaczcie, widzę na to, on ma w sumie taką fajną kamerkę na głowie, mamy taki projektor bardziej i zobaczcie, co tutaj mam, tutaj jeszcze tutaj kameramena, dlatego w sumie porównanie się do niego będzie chyba najciekawsze i najlepsze ze wszystkich, tylko muszę po prostu na niego jeszcze sekundkę pozbierać. Dara, uwaga, widzę, uzbierajmy już kolejne pieniążki na kolejną kartę, którą uwaga, w tym moim przypadku jest Jetpack Cameraman, dlatego skoro jest to widzę kameraman, to wydaje mi się, że będzie również mega fajny do pokazania i zobaczcie, widzę na to, on jest takim po prostu kameramanem, który lata z tym na jetpacku i przy okazji, jeżeli ktoś gra w tą grę, to wie, że to daje bardzo dużo HP, bo wtedy aż 15, aż przynajmniej 500, dlatego widzę, ta gra, jak w sumie jest wszystko bardzo serio, mega satysfakcja i zobaczcie na tego, te skibidy toalecieki tutaj, które idą, tylko na spokojnie jest trochę mega wolny. Dobra, i widzę, te są, na które wszyscy czekali, a przynajmniej w sumie ja naprawdę bardzo widzę, czekałem, czyli w końcu mogę polić Titan Speakermana i teraz widzę, położę go gdzieś tutaj, na sam początek, wydaje mi się, albo on pomagał wszystkim naraz i zobaczcie, patrzcie, jak on strzelał sobie wyższy ode mnie. Ej, ale widzę, nie czy widzicie to samo podobieństwo, zobaczcie na moją czapkę i na czapkę kameramena, zobaczcie na to! To w sumie bardziej wygląda, jakby to była głowa kameramena, a nie Speakermana, ale w sumie wyglądamy serio mega podobnie, mega fajny garniaczek itp. Tylko on ma zamiast słuchawek, ma takie lampeczki na głowie. Aż pewnie widzę, że jak będziemy klikać upgrade, to jego wygląd będzie się coraz zmieniać i będzie po pierwsze coraz silniejszy, a po drugie coraz więcej rzeczy będzie miał na sobie. O nie, widzę chyba pierwszy problem na horyzoncie, dwa bossy idą, co to ma być, że nie mam pieniążków, że ich pobić? Nie, i do tego jeszcze te ciężkie spider toilety, dobrze, dobrze, kameraniku, strzelaj w nich, tyle ten kameraman się nic nie robi, bo jest to pierwszy level od razu keep wave. Nie, ogólnie widzę ten problem, ja nie wiem, czemu mówiłem, tu jakaś kolejna fala się znaczyła, że jestem mega noobkiem i zobaczcie na to, czemu te toilety już nikt ich nie bije oprócz kameramenów? Jeszcze ich prześcignęły jakieś kolejne, widzę, prześcignęły ich kolejne, co to jest jeszcze polis toilet oraz DJ toilet? Nie, widzę, dobra, to jeszcze postawię, chociaż tak już nic co nie zrobi, tak mi się wydaje na sam koniec. I zobaczcie na to, właśnie wchodzę do mojej bazy, no szybciej upgrade, szybciej, let's go, no nie, przecież nie mogę zginąć. O, no i właśnie zginąłem. Dlatego widzę, dziękuję bardzo za otwarcie, do końca, proszę, z filmu, są codziennie o godzinie 14, dlatego mam nadzieję, że jutro, trzymajcie się, skunarka.